To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. 18 lat miała okazję i możliwość obserwowania życia korporacji i wszystko rzuciła, żeby zacząć tworzyć własny biznes. Patrycja Kacprzyk jest moim gościem, witam Cię bardzo serdecznie. Witaj Tomku, witam serdecznie. Jak nastawienie wpływa na robienie czegoś z niczego? Oj, nastawienie to jest podstawa tak naprawdę. W momencie, kiedy nie masz nastawienia, nie masz dobrego, pozytywnego, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to tak naprawdę nie będzie niczego, jak to powiedział klasyk. Bez pozytywnego nastawienia, bez wiary w to, co się robi, ciężko jest generalnie w ogóle cokolwiek osiągnąć i jest to niezwykle istotne. Więc twoje pytanie tak naprawdę jest, jakby odpowiedź na to pytanie jest jasna. Nastawienie zawsze musi być dobre, zawsze musi być dużo wiary, bo bez wiary też jest słabo. No. To jest niezwykle istotne. Systematyczność? Jak najbardziej tak. Jak najbardziej również to jest coś, co buduje. W momencie, kiedy rzeczywiście jest problem z systematycznością, to tutaj bardzo ciężko jest cokolwiek osiągnąć. Natomiast też trzeba mieć plan i to jest najważniejsze. Mój zawód też poniekąd jest właśnie związany z tym, że wspieram ludzi w wykładaniu właśnie takich planów. Ja sobie sama też takowy plan musiałam ułożyć. Często jest tak, że myślimy sobie o tym, że chcielibyśmy być w jakimś miejscu. Ale wiesz, nie myślimy w ogóle o tym, co do tego miejsca ma nas doprowadzić. A to jest de facto podstawa w tym wszystkim. I ja w zasadzie, wiesz, pół swojego życia też byłam mniej więcej w tym punkcie. Ja sobie marzyłam, ja sobie myślałam, że ach, za kilka lat to będzie jakoś. Natomiast nie układałam sobie tego, co jest pomiędzy. I w momencie, kiedy gdzieś to do mnie dotarło, jak to jest niezwykle istotne, rzeczywiście wiedzieć, co jest od momentu, kiedy sobie coś założysz, do momentu, kiedy ten cel osiągniesz, no to wtedy poszło, wtedy rzeczywiście można zacząć rozsądnie działać i można osiągać cele i realizować. Ostatnio sprzedaję moje magiczne pudełko, 240 pudełek, kontaktuję się z różnymi osobami i niektóre piszą, jutro kupię, no i później zaczyna się pisanie. Hej, pamiętasz o pudełku? No i dwa dni bez odpowiedzi. Za dwa dni znowu napiszę, hej, pamiętasz. A tak, pamiętam, ale nie chcę. Albo a tak, pamiętam, ale w przyszłym tygodniu. Czy to jest narzucanie się, czy może nie należy tak o tym myśleć? To jest w ogóle niezwykle istotne. Jak pracowałam właśnie w sprzedaży, to bardzo często się z tym spotykałam. I na samym początku w ogóle swojej drogi ja miałam z tym ogromny problem. Dlatego, że faktycznie myślisz sobie, że nie zadzwonię, nie zrobię tego, bo ktoś coś sobie pomyśli. A to jest błędne koło, bo w momencie, kiedy na czymś mi zależy i ja chcę coś osiągnąć i rzeczywiście chcę, żeby w końcu coś zaczęło funkcjonować, to mi zależy, tak? A nie temu człowiekowi, który jest po drugiej stronie. Więc zawsze zakładajmy dobre intencje tej drugiej strony i pytajmy wprost, bo ta przestrzeń pomiędzy niepytaniem a domniemywaniem jest przestrzenią często właśnie zabójczą i taką, która nas hamuje w osiąganiu w ogóle też swoich marzeń czy tego, do czego my chcemy dążyć. Zobacz, w sytuacji, kiedy ty byś odpuszczał, to tak naprawdę, wiesz, nagle by się okazało, że ktoś by mógł się do ciebie odezwać za dwa tygodnie i powiedzieć, hej Tomek, czemu ty do mnie nie napisałeś? Miałem w ogóle tyle roboty, tak? I nie wiem, coś mnie przywaliło. I no i klops. A w momencie, kiedy masz tą możliwość, piszesz, dopytasz, no to już jest tak. To jest najważniejsze we wszystkim tak naprawdę jest to, żeby też być ze sobą fair. Czyli wykorzystać wszystkie możliwości, żeby też później nie żałować, że się czegoś nie zrobiło. Bo to jest też takie, zaczyna się później usprawiedliwianie i to też nie jest dobre. Nie ma czegoś takiego, słuchajcie, jak narzucanie się. No tu byśmy musieli też pamiętać o tym, że to są próby, więc nawet jeśli dwoje klientów nam odmówi, to zawsze możemy spróbować z 10 kolejnymi, a jeśli będziemy myśleli tak, a ta nam odmówiła, ten nam odmówił, no to może nie będę próbował, może za tydzień, to znów przesuwamy to w czasie i nie próbujemy. To prawda, ale wiesz, co jest też fajne? Bardzo fajne jest to, że w momencie, kiedy pytasz kogoś właśnie i ktoś ci mówi, wiesz co, nie jestem zainteresowany, to super jest dopytać, a co jest powodem, dla którego nie jesteś zainteresowany? No bo z drugiej strony odezwał się do nas, tak? Więc co takiego się wydarzyło? Więc dobrze jest znać konkretne powody, bo później też dużo prościej będzie nam rozmawiać z kolejnymi osobami, tak?
Zresztą też nasze postrzeganie też w ogóle sytuacji się zwiększa i dużo prościej później nam też będzie pewne rzeczy rozumieć i być może nauczymy się też inaczej z takimi klientami rozmawiać. Bo często, wiesz, ludzie odmawiają z różnych powodów, tak? Niekoniecznie jest to brak pieniędzy. Czasem jest to po prostu, nie wiem, brak czasu, chaos w życiu. Albo tak, zły moment, w którym się odzywamy, oczywiście. Ja rzeczywiście zacząłem, wiesz, dopytywać klientów na przykład dlaczego i od razu pisałem, ponieważ notuję statystykę odmów, tak żeby ktoś nie poczuł, że no nie wiem, że jakoś naciskam na niego po raz kolejny i rzeczywiście te informacje były bardzo różne. Jedna to taka, że nie potrzebuję w danym momencie tego, drugie to nie czytam książek, trzecie nie mam pieniędzy, czwarte jest kryzys i tak dalej, więc na podstawie tego mogłem wtedy otrzymać feedback od klienta, dlaczego nie kupuje mojego pudełka. Tak, tak, tak. To prawda. To jest niezwykle istotne. Właśnie niezwykle istotne jest wiedzieć. Wiedzieć, a nie się domyślać. Bo w momencie, kiedy się domyślamy, to jest po prostu morze domysłów. A po co nam to? Lepiej konkretnie wiedzieć. Jak nie stracić sensu działania? Trzeba wierzyć. Jeżeli wierzysz w to, co robisz, to nie ma szans, że stracisz ten sens. Dlatego, że zresztą w momencie, kiedy dochodzimy sami, tak, czy wydaje nam się, że dochodzimy do ściany, to zawsze jest ktoś, kto może nam pomóc. Zawsze jest ktoś, kto może nas wesprzeć. To mogą być różne osoby. Ja tutaj jakby nie mówię, że to musi być od razu coach, czy mentor, czy też psycholog może ewentualnie. To często mogą być też znajomi z biznesu, którzy mają inne doświadczenia, którzy być może pokażą inną perspektywę. To jest też szukanie informacji w internecie, które jest nieprawdopodobne, słuchajcie, źródłem tak naprawdę wiedzy. Natomiast zawsze fantastycznie jest mieć przy sobie kogoś, kto nas wesprze, kto pokaże inną perspektywę, kto zachęci do tego, żeby być może poszukać w innym miejscu, żeby poszukać w innym źródle. Bo często jest tak, że dochodzimy do takiego momentu, kiedy to źródło, w którym gdzieś tam byliśmy, ono się po prostu kończy. Trzeba coś zmienić, trzeba zacząć zrobić coś inaczej, trzeba zaakceptować ten fakt i po prostu iść dalej. Ale fajnie w momencie, kiedy rzeczywiście mamy przy sobie osobę, która nas wesprze. 18 lat w korporacji i zmiana. Tak jest, tak jest. Tak, jest. Tak, 18 lat, fajnych lat tak naprawdę, dlatego że u mnie to było bardzo różnorodnie. Ja zaczynałam od stanowiska przedstawiciela handlowego, później były stanowiska menedżerskie, stanowisko dyrektorskie, więc to wszystko się rozwijało, ale zawsze mi czegoś brakowało w tych moich działaniach. I pomimo bardzo dużej różnorodności tak naprawdę działań, ja ciągle czułam, że to nie do końca jest to, co ja chcę robić. No i cóż, no i 2 lata temu ja z kolei zdecydowałam się rzeczywiście na bardzo, bardzo daleki krok i w sumie wejście w głęboką wodę, wodę, której de facto w sumie nie znałam. Dlatego, że praca z ludźmi to było coś, co ja robiłam, ale robiłam to przy okazji. Natomiast te 18 lat, one nieprawdopodobnie mi pomogły. To było dla mnie ogromne, to była dla mnie duża szkoła życia też. Ja poznałam bardzo wiele osób też, fantastycznych osób, które też, wiesz, pokazywały mi różne perspektywy. I ja też widziałam w międzyczasie, że wiesz, ludzie też podejmują takie działania, że można. I to też było właśnie takim moim, gdzieś wiesz, taka stopklatka i nagle właśnie rzeczywiście pomyślenie sobie, że okej, dość, teraz po prostu jest czas na mnie. I teraz chcę robić to, co czuję w środku, w sercu. No. Dlaczego boimy się zmian? O rany, wiesz co, boimy się zmian, często wydaje mi się, że nieświadomie też. W moim przypadku było to tak, że mnie się wydawało, że wszystko jest super w moim życiu. Mam dobrą pracę, dobrze zarabiam, otaczają mnie fajni, dobrze, ciepli ludzie. Natomiast przybył taki moment, kiedy ja sobie uświadomiłam, że ja w zasadzie jestem w takim złotym pokoju. I nawet gdyby tam były jakieś drzwi albo okna, to ja nawet bym tego nie zauważyła. I de facto tego nie zauważyłam przez te 18 lat. Ja żyłam w takim strachu przed zmianą, ale ten strach przed zmianą, wiesz co, wynikał chyba z tego, że ja nie do końca miałam w głowie ułożone, czego ja chcę i w którym ta zmiana ma pójść kierunku, bo też nie znałam tych podstaw.
czyli ja nie wiedziałam, co jest pomiędzy założeniem a celem. Ja nie potrafiłam sobie ułożyć tej drogi i myślę sobie, że w wielu wypadkach właśnie jest tak, że ludzi przeraża myśl o zmianie, ponieważ oni tej zmiany nie planują. I to jest największe wyzwanie, bo trzeba planować. Trzeba rzeczywiście mieć taką oś, nawet narysować ją sobie na dużej kartce. Jestem tutaj, chcę być w tym miejscu, a doprowadzi mnie do tego to, to i to. I będę to osiągał w takim czasie. Ale też, wiesz, chodzi w tym wszystkim o to, żeby nie narzucać sobie tego, żeby się nie ciśnieniować, bo w momencie, kiedy rzeczywiście my sobie za dużo narzucamy, to sami zaczynamy uciekać. My bardzo często sabotujemy sami pewne działania, dlatego że myślimy sobie, nie, tutaj w tym miejscu, w którym jestem, jest w ogóle świetnie i ja nie chcę niczego zmieniać. A tak naprawdę w duszy nam gra coś zupełnie innego, ale w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy zaczyna być na tą zmianę gotowe. I to jest ten moment, kiedy trzeba wziąć kartkę papieru i zacząć sobie po prostu planować, gdzie ja chcę być za to, nie wiem, 5 lat powiedzmy, nie za miesiąc, tak? Bo to jest po prostu też najgorsze, co można zrobić, nie róbcie tak nigdy. Czyli nie planujcie czegoś, że za miesiąc będę, nie wiem, teraz jestem przedstawicielem handlowym, a za miesiąc będę dyrektorem sprzedaży. Nie, to nie tędy droga. Trzeba zawsze realnie planować. To na zakończenie powiedz, czym się teraz zajmujesz i jak możesz nam pomóc. Jestem coachem, jestem team coachem, jestem trenerem umiejętności psychospołecznych, pracuję w organizacjach, ale pracuję też indywidualnie z osobami. Natomiast ostatnio jak myślałam sobie, w czym ja jestem wyjątkowa, ponieważ jak wiecie, coachów jest bardzo wielu i takim osobom, które chcą wspierać. I uświadomiłam sobie, że moim celem jest uczenie ludzi tego, co ja potrafię. Ja nie chcę tylko o tym opowiadać. Ja chciałabym, żeby ludzie rozumieli pewne mechanizmy. Chciałabym, żeby ludziom żyło się lepiej, łatwiej, żeby wiedzieli, na czym polega komunikacja, żeby wiedzieli, w jaki sposób można pewne rzeczy osiągnąć, w jaki sposób do pewnych rzeczy można dojść. Fascynuje mnie w ogóle samo zagadnienie zmiany. Więc jeśli ktoś jest właśnie na etapie takiej zmiany, to ja jestem tą osobą, która może w procesie wesprzeć. Bardzo dziękuję. Patrycja Kacprzyk była moim i waszym gościem. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie, Tomku. Trzymajcie się. Cześć.